Czas na kolejne podsumowanie miesiąca w drugiej drużynie Krakowi, ale zanim to przejdziemy do spotkania pomiędzy Krakowią a Podhalem Nowy Targ w ramach 19 kolejki. Obydwie drużyny już na przedmeczowej rozgrzewce i już za kilka chwil samo spotkanie, a chwilę po nim porozmawiam z trenerem Piotrem Gizą o tym, co za nami w październiku i w listopadzie. Listopad, kochany listopad, można by powiedzieć, tak zimno w tym sezonie jeszcze nie było, ale też, co pocieszające, tak dobrze i skutecznie grającej drugiej drużyny Krakowi w tym sezonie, mam wrażenie, jeszcze nie oglądaliśmy. Od pierwszych minut tego spotkania to Krakowia przeważała, a rywal trudny, bo przed tym spotkaniem Podhale Nowy Targ zajmowało piąte miejsce w tabeli trzeciej ligi, więc byliśmy przekonani, że zobaczymy dobrze grającą drużynę gości, a Krakowia postawiła trudne warunki. W pierwszej połowie zaczęło się już od strzału Sebastiana Struzika, potem słupek Sylwestra Lusiusza, a druga połowa to już ręce składały się same do oklasków, mimo tego, że nie było to naprawdę łatwe przy 5-stopniowej temperaturze. Uważam, że było to właśnie najlepsze spotkanie w rundzie, no bo zakończyliśmy to spotkanie wysokim zwycięstwem. Właśnie praktycznie wszystkie sytuacje, które stworzyliśmy, zamieniliśmy na gola. No i powinniśmy właśnie pracować nad tym, żeby w większości meczów ta koncentracja była taka jak w meczu z Podhalem i kończyć prawie każdą sytuację z golem. A tak z ręką na sercu, jak spojrzeliście na wynik końcowy i to, że Podhale było na 5. miejscu przed tym spotkaniem, to byście trochę zaskoczeni sami swoją dobrą skutecznością? Może nie tyle co zaskoczeni, co po prostu bardziej jest taki żal, że mamy tak mało punktów, bo wiemy, że w dużo spotkania właśnie jakieś bramki pod koniec ze starych fragmentów. I tak właśnie ostatnio sobie nawet analizowałem, no gdybyśmy mieli właśnie tą wyższą koncentrację, ciut lepiej się zachowywali w niektórych sytuacjach, to tych punktów mogło być spokojnie z 10-12 punktów więcej. Rozegraliśmy wiele dobrych spotkań, aczkolwiek kończyły się one porażkami. W tym meczu tak naprawdę wykorzystaliśmy wszystko, co mieliśmy. Gra nam się układała i tak naprawdę zasłużenie wygraliśmy ten mecz po dobrej grze. Trzy dni później rywalem była Stal Stalowa Wola i zanim porozmawiamy o tym spotkaniu, zobaczmy skrót. Zaczynamy, panowie.
Po tym spotkaniu można powiedzieć z nieba do piekła. Michał Fidziukiewicz zagrał, jeśli nie jak profesor, to na pewno jako doktor z wieloletnim doświadczeniem. To był taki kolejny mecz, w którym wyszło doświadczenie poszczególnych zawodników? W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że w tym meczu ze Stalową Wolą zagrało czterech zawodników, nie zagrało czterech zawodników z podstawowego składu. To Struzik, Wilk, Jarzynka, Wiśniewski, więc to na pewno było duże osłabienie. Ta młodość jednak nie dała tej jakości w tym meczu. I tak jak mówisz, no wyszło doświadczenie tych zawodników, wyszły nasze błędy. Kolejny raz chcę zaznaczyć, że chyba w połowę bramek, jakie straciliśmy, to powstaje fragmenta gry i z tym największy mamy problem. Wszystkie błędy taktyczne, techniczne zostały bardzo szybko wykorzystane przez Stalową Wolę i kończyło się to bramkami. Wspomniałem o tym doświadczeniu. Doświadczenie chyba też było widać w Puławach, bo tam z jednej strony Wisła nie grała nic wielkiego, takie dwa warianty w ofensywie, a strzelili cztery bramki, więc chyba to jest taka najmocniejsza drużyna, z którą do tej pory się mierzyliśmy, też widać po ich pozycji w lidze. Znaczy, jadąc do Puław, ja się spodziewałem, że Wisła Puławy nas dominuje, że będą agresywni, że nie dadzą nam grać, zwłaszcza dlatego, że my byliśmy po 5-godzinnej podróży do Puław, więc na pewno gdzieś tam też w nogach zawodników siedziało. Okazało się inaczej. To Wisła Puławy się wycofała na swoją połowę i czekała na kontry. My mieliśmy piłkę w większości meczu. Wystarczyły tylko dwie kontry. Dwa nasze błędy taktyczne i wynik do przerwy 2-0. W drugiej połowie staraliśmy się odrobić i znowu to samo, staje fragment gry i kontra
i wynik tak się skończył, że troszkę za dużo. No, gdzie my tak naprawdę posiadaliśmy piłkę przy nodze, my rozgrywaliśmy, a to doświadczenie tych zawodników jak Paluchowski i tam można wymieniać jeszcze wielu, pokazało tą jakość i każdy błąd, nawet ten najdrobniejszy, został wykorzystany przez nich. Wspomnieliśmy o tym, że Wisła Puławy to doświadczona drużyna, najlepsza być może w lidze, najlepsza na pewno nie jest Wiązownica i chyba tego spotkania najbardziej szkoda, bo oni już od pierwszych minut mieli nóż na gardle, jeżeli chodzi o poprzednie spotkanie i było to widać, bo już w piątej minucie i też cały fragment gry szybko otworzył to spotkanie. Ten mecz zapadł mi najbardziej w pamięci, bo to był najgorszy mecz w naszym wykonaniu, odkąd prowadzę tą drużynę. Tak naprawdę mecz przegraliśmy już, później analizując, przegraliśmy przed wyjściem na boisko, a później w początek meczu staje dwa stałe fragmenty gry i od razu tracimy bramkę na 1-0. Staramy się odrabiać, ta gra nam się nie klei. Widać było u zawodników słabą dyspozycję po prostu w tym dniu. Później po końcu tracimy bramkę na 2-0, łapimy kontakt, zaczęliśmy grać troszkę lepiej, ale brakło czasu. Po tym meczu tak naprawdę muszę powiedzieć, że padło dużo, wiele ciężkich słów, trzeba było między sobą porozmawiać i wrócić na właściwe tory. I te ciężkie słowa chyba poskutkowały, bo potem mam wrażenie najlepszy okres dla Krakowi, czyli wyjazd do Kraśnika, potem domowe spotkanie z Łagowem, pierwsze zakończone wygraną 3-0, potem wygrana u siebie 2-0, więc to chyba był taki najlepszy październikowy tydzień. Te dwa mecze to zadecydowała o zwycięstwach dyscyplina taktyczna. Zagraliśmy bardzo dobrze w defensywie, dobrze byliśmy poukładani, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Liczyliśmy na grę z kontry i to nam wychodziło. Nie popełnialiśmy błędów przy stałych fragmentach, przykryciu. Tak samo nie było też strat jakichś takich, które by napędzały przeciwnika do tego, żeby strzelić bramkę. Tak naprawdę te zwycięstwa nam się należały. Trzeba wspomnieć też jeszcze o Juczynce, jaki był tu wcześniej, bo wynik, to był mecz zaległy, wynik 2-2, gdzie tak naprawdę wygrywamy 1-0 i znów trafia się nam błąd techniczny młodego zawodnika. Tracimy bramkę na 1-1. Później wracamy z powrotem do gry. Mamy trzy sytuacje bardzo dobre na strzelenie bramki. I znów jeden błąd taktyczny, kontra, bramka 2-1, wynik gonimy. Tak naprawdę trzeba być zadowolony z tego remisu, bo w końcówce staje fragmenty gry wykonywane przez Juczynkę, były bardzo groźne i mogliśmy nawet ten mecz przegrać. Te wspomniane dwa spotkania, może nawet trzy, licząc też Juczynkę, na równi z tymi, z tą zdobyczą punktową, czyli 7 punktami, też ważne było dla młodych zawodników to, że oni chyba zaczęli wierzyć w swoje umiejętności, że w tej piłce seniorskiej oni są na tym poziomie, że mogą w tej trzeciej lidze rywalizować z innymi drużynami? Oczywiście każde zwycięstwo daje pewność każdemu zawodnikowi, czy to młodemu, czy starszemu. Proszę mi uwierzyć, że jak ktoś będzie w takiej sytuacji, że przegra 5 meczów rzędu, czy 6, to nie jest łatwo się później z tego wydobyć. To wszystko jednak w głowie siedzi. Potrzeba czasu, a tutaj w tym przypadku jeszcze u nas potrzeba też doświadczenia. No niestety płacimy cały czas to frycowe. Ja wierzę mocno w to, że w drugiej rundzie ta drużyna okrzepnie i będzie już bardziej mogła powalczyć o punkty w każdym meczu. Mówimy dużo o tej młodości, ale też patrząc na kadrę widać, że jest to młoda drużyna. Ja spoglądam na poszczególnych zawodników i tak. Patryk Zaucha w listopadzie w zasadzie podstawowy piłkarz pierwszej drużyny Krakowi. Kilka dni temu Michał Wiśniewski w kadrze na Puchar Polski. Adam Wilk czy wracający po urazach Sylwester Luz już, czy Daniel Pik dzięki grze w rezerwach są w rytmie meczowym, a w tej rundzie przecież też Supryn, Pieńczak, Malisz czy Orzuk trenowali z jedynką, więc poza tymi sukcesami na boisku to pokazuje, jak ważne w drugiej drużynie jest praca z młodymi zawodnikami i produkcja materiału do pierwszej drużyny. No tak, mówiliśmy w wcześniejszym wywiadzie, że jednak jak się gra, to zbiera się do doświadczenia i tą pewność siebie. No, ci zawodnicy, o których wspomniałeś, grali w meczach trzeciej ligi. To nie są proste mecze. To są mecze, gdzie naprawdę trzeba zostawić dużo zdrowia na boisku. Trzeba okrzepnąć i pokazać charakter. Tak? Jeżeli trener z pierwszej drużyny widzi to, że oni pracują na treningach, pracują na meczach i dają jakość tej drużynie, to po to jest ta rezerwa właśnie, że później mają nagrodę w postaci tego, że mogą być z pierwszą drużyną. I jak były przypadki, można też w Ekstraklasie zadebiutować. Na pewno gdyśmy mieli porównać okresy w tej rundzie, czyli to nasze pierwsze podstawowe miesiąca i to dzisiejsze, na pewno ta gra wygląda coraz lepiej. Z miesiąca na miesiąc drużyna coraz pewniej operuje tą piłką i jest co najważniejsze skuteczna.
Tak jak mówisz, najważniejsze jest to, że my coraz pewnie operujemy piłką i potrafimy w danym meczu wymienić po około 25 do 30 podań. Utrzymując się przy piłkę, jest to mało spotykane w tej lidze, bo z reguły jest to piłka fizyczna. Ale to właśnie idzie przez to, że chłopaki łapią pewność siebie i widzą, że mogą grać. To przychodzi z czasem. Liczę na to, że ta gra będzie wyglądała jeszcze lepiej i będziemy te punkty zdobywać, bo jeśli chodzi o poprzednie mecze, tam też przegrywaliśmy jedną bramką, bo tam z tego co wiem, ile 9 meczów przegraliśmy jedną bramką, tak? Połowa bramek, jakie straciliśmy prawie, to staje fragmenty gry i to w końcówkach meczu. Jest troszkę żal tego, ale robimy teraz, cały czas staramy się te błędy niwelować, te co się powtarzały i mam nadzieję, że będzie lepiej. Michał Gisiewski, zdaniem kolegów najlepszy zawodnik rezerw Krakowi w tej rundzie. Czujesz się zadowolony z ostatnich miesięcy w swoim wykonaniu? Witam wszystkich. Jeśli chodzi o to, czy czuję się zadowolony, to nie do końca. A jeśli chodzi o drużynę, no to też dużo do życzenia to pozostawiła ta runda. I uważam, że mogliśmy zająć wyższą lokatę. Skromność to jedno, opinia kolegów to drugie, ale powołanie na mecz Pucharu Polski od trenera Michała Probierza zdecydowanie potwierdza, że gra w twoim wykonaniu była naprawdę optymistyczna. Był lekki stresik, a może ekscytacja, kiedy jechałeś do Szczecina z drużyną? Czy był stresik? Nie, no już wcześniej jeszcze jako junior trenowałem z pierwszą drużyną. Byłem raz na meczu, więc jeśli chodzi o stres, no to nie było. Byłeś też w 2018 roku w Krakowi, która sięgnęła po wicemistrzostwo Polski juniorów. Nie będę cię pytał o kolegów z naszej drużyny, natomiast po drugiej stronie w barwach Lecha grali tacy zawodnicy jak Jakub Kamiński, Filip Marchiński czy Skóraś. Czujesz, oglądając swoich niedawnych rywali z rozgrywek juniorskich, że to jest ten okres, w którym czas postawić kolejny krok w karierze i w tych seniorach zaistnieć na poważnie? Tak, no po to trenuję, żeby grać jak najwyżej i właśnie chłopaki pokazują, że treningiem można dojść wysoko i z tych juniorów też można przeskoczyć od razu do ekstraklasy i grać dobrze. Natomiast wiele osób też wskazuje, że jest duża różnica między rozgrywkami juniorskimi a rozgrywkami seniorskimi. Ta trzecia liga, wiadomo, że to nie jest ekstraklasa, ale czujesz, że też pomaga ci gra w tej drugiej drużynie Krakowi? Tak, no uważam, że rezerwy to jest bardzo, bardzo dobre miejsce na rozwijanie swoich umiejętności dla zawodników, którzy jeszcze może nie są gotowi na grę w ekstraklasie, a mogą pokazać tam w tej trzeciej lidze, że na to zasługują i się rozwijać. A zapytam cię teraz nie tylko o ciebie, ale też szerzej na twoich kolegów. Jak spoglądasz na to już praktycznie zakończoną rundę w trzeciej lidze, masz takie wrażenie, że z miesiąca na miesiąc ta drużyna wygląda coraz lepiej? Że potrzebowałeś tyle czasu, żeby okrzepnąć? Tak. Uważam, że początek był dość słaby. Uczyliśmy się tej ligi. Też mieliśmy dużo meczy, w których mogliśmy wygrać. Przegrywaliśmy jedną bramką po jakimś indywidualnym błędzie. I uważam, że no, z meczu na mecz od pewnego momentu zaczęliśmy grać lepiej, co pokazują też wyniki. Do naszego podsumowania miesiąca przeprowadziliśmy taką ankietę wśród zawodników drugiej drużyny. Tam w skali szkolnej wyszło, że oceniacie swoją grę na trójkę. Ty też masz takie podobne przemyślenia? Tak, no myślę, że na pewno mogliśmy więcej wyciągnąć z tej rundy. To miejsce, które zajmujemy, nas nie satysfakcjonuje i uważam, że no, runda wiosenna będzie o wiele lepsza, też z uwagi na to, że mamy dużo meczy u siebie. To tyle. To zapytam cię na koniec naszej rozmowy o takie twoje indywidualne, ale i drużynowe cele na rok 2021. Jeśli chodzi o cele indywidualne, no to chciałbym grać jak najwyżej. A jeśli chodzi o drużynowe, no to chciałbym, żebyśmy co tydzień wygrywali i się pieli w tej tabeli. Może w tym sezonie ciężko już jakieś wysokie lokaty, ale uważam, że jesteśmy w stanie i tak zająć wysokie miejsce. Stadion Prodniczanki Kraków oddany do użytku w maju 2019 roku. W końcówce 2020 roku stał się drugim tymczasowym domem dla kilku drużyn trzecioligowych, m.in. dla drugiej drużyny Krakowi.
No tak, myślę, że wyszło nam to na dobre. Myślę, że to zależy przede wszystkim z tego, że trenujemy cały czas właśnie na sztucznym boisku, a jest to też boisko nowe, piłka nie skacze, więc pomaga tak w krakutkiej grze kombinacyjnej jakiejś. Przed Wami jeszcze jedno spotkanie ligowe, więc już powoli można podsumować tą rundę, która dobiega końcowi. Jak Wy byście podsumowali tych kilka miesięcy? No myślę, że runda nie była najgorsza, nie była też fatalna. Wiemy, nad jakimi rzeczami musimy się skupić. Myślę, że przede wszystkim są to stałe fragmenty gry, bo nawet ostatnio liczyłem, straciliśmy bodaj 12 bramek, a jest to prawie połowa straconych bramek i właśnie myślę, że nad tym i nad koncentracją musimy w zimę najbardziej popracować, bo też często właśnie traciliśmy bramki w końcówkach, które decydowały o stracie punktów. Lidera bloku defensywnego też frapią te stałe fragmenty gry w defensywie? Znaczy, no wydaje mi się, że jesteśmy młodym zespołem i takie błędy często będziemy popełniać, że to ktoś nie przykryje. Mieliśmy w obronie tak strefą, indywidualnie łapaliśmy, no ale zawsze się zdarzy, że ktoś od nas, wiadomo, jesteśmy młodzi i popełnimy ten błąd, że ktoś nie przykryje, no i ta bramka padnie, tak jak Michał powiedział. No z 12 bramek myślę, że straciliśmy, no i cóż można więcej powiedzieć, że to jest do poprawy w zimę na pewno. A jak ty odnajdujesz się w tej trzeciej lidze? Zagrałeś we wszystkich 19 spotkaniach, grałeś przeciwko kilku klasowym napastnikom z doświadczeniem w Ekstraklasie. Gra się dużo trudniej na tym trzecioligowym poziomie? Jeśli porównać trzecią ligę do czwartej, no to zdecydowanie trudniej. Napastnicy są silniejsi, szybsi, bardziej czytają grę. No, można powiedzieć, że te zespoły też więcej piłką grają, przez co ja mam troszeczkę więcej roboty z napastnikiem, mój kolega z bloku defensywnego tak samo. No zdecydowanie jest ciężej, ale no wydaje mi się, że przeplatałem różne mecze, tak jeden lepszy, jeden gorszy, ale to wiadomo. Mam nadzieję, że no następna runda będzie w moim wykonaniu lepsza, tutaj miałem czas, żeby popełnić jakiś błąd. Będę chciał niwelować te błędy w następnej rundzie. A tobie Michał, jak się gra? No ja tu się zgodzę z przedmówcą, na pewno poziom jest dużo wyższy niż w czwartej lidze. Jest to też z tego względu, że właśnie zespoły mają tych doświadczonych zawodników z wyższych lig, którzy wiedzą, kiedy właśnie przyspieszyć grę, kiedy zwolnić, wywalczyć jakiś stały fragment. No i właśnie tym nad nami górują, że mają to doświadczenie, a nasz zespół jest cały praktycznie z młodzieżowców tam albo zawodnikom, którzy w tamtym sezonie skończyli młodzieżowca. Ty zagrałeś jedno spotkanie mniej, 18, natomiast grałeś na różnych pozycjach. Krystian nazwał cię kolegą z bloku defensywnego. Ty czujesz się teraz obrońcą czy skrzydłowym? Myślę, że czuję się już bardziej obrońcą. Na skrzydle bodaj wyszedłem tylko w dwóch meczach. Tam w jednym udało się strzelić bramkę, to fajnie, ale myślę, że lepiej mi się gra właśnie na obronie. A czujecie to, że z meczu na mecz wygląda ta gra coraz lepiej, że przyzwyczajacie się do tego poziomu trzecioligowego? No tak, na pewno już wiemy, z czym to się wiąże. Tak jak mówiłem wcześniej, nad tymi stałymi fragmentami musimy popracować, ale myślę, że nasza gra wygląda już lepiej niż na początku sezonu. No i musimy ciężko przepracować w zimę i wierzę, że zdobędziemy dużo więcej punktów na wiosnę. Takie najgorsze spotkanie w tej rundzie albo w przeciągu kilku ostatnich miesięcy to spotkanie wyjazdowe z Wiązownicą? Tak, ja bym się zgodził, że było to właśnie spotkanie z Wiązownicą. Był to właśnie też zespół, który tam dolne rejony okupował. Właśnie powinniśmy tam zdobyć przynajmniej jeden punkt. Jechaliśmy tam po 3 punkty, na właśnie no, mecz kompletnie nie wyszedł. Przyjechaliśmy z niczym i myślę, że było to zdecydowanie najgorsze spotkanie. To na koniec naszej rozmowy zapytam, jakie plany na najbliższe tygodnie i miesiące, bo w lidze został jeden mecz do rozegrania, zaległe spotkanie z Sokołem Sieniawa i co później? Na tą chwilę w głowie mam tylko mecz z Sokołem Sieniawa. Musimy zrobić wszystko, żeby 3 punkty zostały w Krakowie. Na pewno zachęciłbym tym, że jest to ostatnie spotkanie właśnie w gruncie, że potem będzie dłuższa przerwa. No i na pewno mogę zapewnić, że będzie 100% zaangażowanie. Mocno się przygotowujemy do meczu i wierzymy, że właśnie zdobędziemy 3 punkty u siebie na Prądniczance. To zakończmy, mam nadzieję, odpowiedź od Krystiana optymistyczną, że bez straconej bramki po stałym fragmencie gry. No to by było na pewno dobre, jakbyśmy nie stracili w tym meczu, no ale cóż, no zobaczymy, jak to będzie. Na pewno się postaramy, aby te 3 punkty wywieźć z tego meczu, z Prądniczanki.